uczciwych kobiet się nie gwałci. Że odbiera się kobietom prawo do ubierania się jak chcą. Że skoncentrowane kłamstwo ludzkie posiada siłę, której granic na razie nie znamy. Zarówno Arkadiusz Protasiuk, jak i generał Błasik mieli bardzo poważny interes w tym, żeby udało się wylądować w Smoleńsku. Zaczęliśmy nagraniem z obchodów urodzin Radia Maryja z 2014 roku. Witam Was, Marcin Małecki, w audycji Okiem Rozumu. Jest ze mną Mirosław Oczkoś, doktor, specjalista od wizerunku i marketingu politycznego. Witam Cię, Mirku. Witam serdecznie, cześć. W dzisiejszej audycji chciałem zadać bardzo takie wygórowane, ale być może bardzo ważne w naszej obecnej sytuacji politycznej pytanie, czy w Polsce mamy jeszcze demokrację? I ja to pytanie zadawałem jakieś pół roku temu Monice Rak i Agnieszce Małgowskiej, które były u mnie w Okiem Rozumu właśnie w okolicach września. I wtedy one powiedziały coś takiego, że nie odważyłyby się jeszcze czegoś takiego powiedzieć, że nie mamy. Minęło pół roku i od tego czasu wydarzyło się bardzo dużo rzeczy w naszym cudownym kraju. To, że nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, to jakby było już od dawna wiadome. Wtedy, kiedy zadawałem to pytanie, była kwestia wyrzucania prezes Sądu Najwyższego z jej stanowiska. No ale zanim zaczniemy naszą rozmowę, to ja bym chciał, żebyśmy przejrzeli kalendarium od września do lutego 2019 roku, czyli ostatnie pół roku, nie tylko dlatego, żeby zbudować podstawę dla naszej rozmowy, ale też dlatego, że w psychologii istnieje taki termin jak strategia kropli wody. Ta strategia jest zaliczana do teorii decyzyjnych i polega na tym, że jeżeli zmiany dzieją się przez dłuższy czas, nie dramatycznie i skokowo, tylko krok po kroku, to mamy tendencję do zachowywania się jak żaba gotowana w garnku, począwszy od zimnej wody. Czyli właściwie nie zauważamy tego procesu i jakości, ilości zmian, które się dzieją. Zacznę od tego, od września 2018 roku. Wybory do KRS-u i Izby Dyscyplinarnej. Forum Obywatelskiego Rozwoju zadało Zbigniewowi Ziobrze pytanie czy prośbę o to, żeby powiedział, jacy sędziowie popierali kandydatury do tego KRS-u. W odpowiedzi dostaliśmy wszyscy puste kartki z cyframi. I to był chyba taki pierwszy, przynajmniej w mojej świadomości, objaw bezczelności, takiej po prostu zwyczajnej, chamskiej bezczelności i śmiania się nam, społeczeństwu, w twarz przez jednego z członków władzy. Zatem dostaliśmy kartki bez nazwisk, a z cyframi, ilu tam tajemniczych czy tajnych sędziów popierało każdą z kandydatur. Potem był 11 listopada, w którym rząd razem z prezydentem, premierem maszerowali razem z członkami ONR-u. Potem mieliśmy sytuację, w której znowu
Zbigniew Ziobro. W sumie wymienił 6 z 7 zastępców prokuratora generalnego, niemal wszystkich prokuratorów kierujących biurami lub departamentami, a także ich zastępców w prokuraturze krajowej, szefów i zastępców wszystkich 11 prokuratur regionalnych i 44 z 45 prokuratur okręgowych. Zatem w takiej ilości w prokuraturach występują od tamtego czasu protegowani no, PiS-u po prostu i Zbigniewa Ziobry. Potem też w okolicy 11, w okolicy listopada mieliśmy w Polsce szczyt klimatyczny i co było też charakterystyczne z mojego punktu widzenia, to takie kłamanie po prostu w twarz nie tylko nam Polakom, ale całej Europie. Premier opowiadał, że Polska jest jednym z liderów powstrzymywania globalnego ocieplenia, co było po prostu tak no, śmianiem się w twarz nie tylko nam, ale całej Zjednoczonej Europie. Również listopad 2018 roku Leszek Czarnecki, właściciel między innymi Getin Nobel Banku. Tutaj mamy za chwilę serię po prostu afer, które w ostatnim czasie się przytoczyły przez Polskę. Nagrał ofertę korupcyjną, którą złożył mu szef KNF-u Marek Chrzanowski. I mieliśmy też tą charakterystyczną sytuację, w której zanim CBA weszło do pokoju Marka Chrzanowskiego, to najpierw pozwolono mu wrócić z zagranicy, potem pojechać do swojego pokoju, w którym pracował i przez 3 godziny prawdopodobnie siedzieć w zadumie nad tym, co zrobił. W grudniu CBA zatrzymało Andrzeja J., tak zwanego, czyli byłego szefa KNF-u, wraz z 6 innymi urzędnikami. Wśród nich niestety był Wojciech Kwaśniak, człowiek, który walczył z korupcją w skokach i nawet był ofiarą bardzo ciężkiego pobicia. Zbigniew Ziobro w odpowiedzi na tą sytuację powiedział, że Kwaśniak zasłużył sobie, bo rozzuchwalił bandytów, tak mówił jeden z przedstawicieli rządu, zresztą minister Sprawiedliwości. Boże święte, słowo mi wypadło. No więc, właśnie, minister Sprawiedliwości. Mieliśmy też takie zachowania naszego prezydenta, który na przykład na Twitterze polecał artykuł, w którym porównywano Polskę do chłopca do bicia w Zjednoczonej Europie, a Zjednoczoną Europę do niemieckiej IV Rzeszy. Następnie mamy sytuację z grudnia 2018 roku, w którym okazuje się, że w demokratycznym kraju ceny prądu mogą być sterowane jak zagierka, więc ceny prądu miały wzrosnąć, ale nie wzrosną, gdyż nie wzrosną. Po prostu. W styczniu mieliśmy sytuację z tak zwanymi aniołkami pana Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego, czyli dwie panie o zerowych kompetencjach, które zarabiają około 65 tysięcy złotych miesięcznie. To jest kolejna afera. 17 grudnia prezydent podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym, której nie musiał podpisywać, ponieważ Unia troszeczkę tutaj zainterweniowała i jakby wydała orzeczenie o tym, że pewne zmiany w Sądzie Najwyższym PiS musi cofnąć. Dalej mieliśmy aferę w KNF-ie, a także nominację Adama Andruszkiewicza przez premiera Morawieckiego. Adam Andruszkiewicz jako minister cyfryzacji, a tym z Państwa, którzy go nie znają,
Warto przypomnieć, że to jest człowiek, który należał do Młodzieży Wszechpolskiej. On teraz jest ministrem cyfryzacji. Niestety 14 stycznia mieliśmy zabójstwo prezydenta Gdańska, pana Adamowicza. I też warto przypomnieć, ile razy atakowany był prezydent Adamowicz w programach TVP. Około 100 razy w ciągu jednego miesiąca można naliczyć ilość szykan i ataków na prezydenta Adamowicza, któremu zarzucano złodziejstwo, zdradę polskich interesów na rzecz Niemiec i zakłamywanie polskiej historii między innymi. 27 stycznia Beata Mazurek dała do zrozumienia, że PiS będzie przejmował kolejne media. I w tym czasie została uruchomiona nagonka związana z transakcjami sprzedaży Radia Z, sugerująca, że to antypolski spisek George'a Solosza. Już kończymy ten przegląd. Jak widzicie Państwo, jest tego strasznie dużo. 28 stycznia Bartłomiej M. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z aferą korupcyjną w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To ten pan taki o miłym wyrazie twarzy, który biegał za panem Macierewiczem. No i na koniec stycznia mamy aferę związaną z wieżowcami Srebrna, spółki Srebrna, w którą zamieszany był nasz biedny poseł, który nie umie na laptop klikać i naciskać, prezes Jarosław Kaczyński. Przy czym Beata Mazurek, rzecznik rządu, powiedziała, że faktura nie jest podstawą do zapłat. Co istotne, w tym czasie, czyli na początku lutego, ABOP opublikował wyniki sondażowe i dla mnie jest to wstrząsające, że PiS w tym czasie, po tych wszystkich aferach i korupcyjnych, i przejmowaniu kolejnych części kraju związanych z demokracją, ma nadal 37% poparcia, a PO za PiS-em 24%. Całe ponad 10% różnicy. To jest dla mnie wstrząsające. I teraz ostatnia rzecz. Zbliżają się wybory do Europarlamentu. I to, co robi PiS, to kupuje sobie kolejne głosy, czyli wymyśla kolejne plusy. 1000+ dla emerytów i rencistów, kolejne 500+ na pierwsze dziecko i tak dalej, i tak dalej. Co mi się kojarzy zresztą z tym, co prawie 100 lat temu powiedział Alexis de Tocqueville, że amerykańska demokracja przetrwa do czasu, kiedy kongres odkryje, że można przekupić społeczeństwo za publiczne pieniądze. Bardzo długo mówiłem, ale myślę, że trzeba było od tego wszystkiego zacząć i również właśnie poruszyć kwestię kupowania sobie głosów właściwie w wyborach, w których te obietnice 1000+ i 500+ nie mają kompletnie żadnego sensu, ale są jednak tymi ochłapami rzucanymi motłochowi, także tak powiem, czyli temu, tym ludziom, za których, których uważają za motłoch ludzie z PiS-u, właśnie w takim podejściu, że można sobie ich kupić kolejnymi pieniędzmi. Co powiesz na to, Mirku? Ja myślę, że to bardzo dobrze, że przedstawiłeś takie kalendarium. Ja tylko zwracam uwagę na taki jeden fakt dosyć przerażający, że to jest od września ubiegłego roku, czyli nawet nie ma roku. No pół roku, 6 miesięcy. Tak, no to 6 miesięcy, to nawet ciąża trwa dłużej niż 6 miesięcy. I nagromadzenie tego właśnie w takiej kolejności, czyli chronologicznie, może nie do końca na zimno, bo masz do tego jakiś konkretny stosunek, zresztą bardzo słusznie, to pokazuje skalę no chyba przerażenia ludzi, którzy rozumieją, co się mniej więcej dzieje. Ja mam taką teorię, bo tutaj próbujemy coś zawsze wytłumaczyć. Ja też byłem zdziwiony
tym poparciem cały czas, można to tłumaczyć na różne sposoby. Zaczęliśmy od tej teorii kropli wody, czy tej żaby podgrzewanej w ganku, a ja myślę, że ja pracuję teraz nad taką teorią, może to jest duże słowo, ale którą nazwałem, u Ciebie po raz pierwszy to powiedziałem kiedyś, tak, borelioza polityczna. Mhm. I myślę, że ona tutaj bardziej zaczyna pasować. To znaczy, jeżeli uznamy kraj, społeczeństwo jako organizm, to ewidentnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość jest rodzajem kleszcza. I to kleszcza, który posiada w sobie jednak zatruty ten jad, bo nie wszystkie kleszcze mają zatruty. Mhm. Im dalej to trwa, bo to jest tak, kleszcz, który się wbija w ciało, czy to człowieka, czy zwierzęcia, albo organizmu, nie jest, my tego nie czujemy. On po prostu się wbija i zaczyna pić krew, ale też wpuszczać toksyczne substancje do środka. I zobacz, to zaczyna się, ja nie mam teraz na to, znaczy nie mam czasu, żeby to opisać, natomiast bardzo mam to mocno przemyślane. Mhm. Zatruty kleszcz, to co wpuszcza w organizm, atakuje właśnie centralny ośrodek nerwowy, czyli przestajemy widzieć, przestajemy słyszeć, przestajemy oddychać w sposób regularny, serce nie bije też tak, jak nie chodzi tak, jak powinno być. Co jest ciekawe w takim, jeżeli byśmy na moment wrócili do świata właśnie zwierząt, że nie da się z tego wyleczyć do końca. Mhm. I ja mam taką obawę, największą obawę po 89 roku, że jeżeli nastąpi taki moment, że pojawi się ktoś, jakaś formacja, która odsunie PiS od władzy, to nie będzie w stanie wyleczyć, nie wiem, Rosjanie by powiedzieli, duszy naszego narodu, ale tej takiej tkanki ludzkiej, która była budowana przez, no powiedzmy, 30 lat, no w większości ludzi, być może przesadzam z tym w większości, ale wielu osobom wydawało się, że idziemy w jakimś kierunku zachodnim, społeczeństw otwartych, społeczeństw właśnie samostanowiących o sobie, a to, co się w tej chwili dzieje, wystawia nam jak najgorsze świadectwo. Mówię nam, no bo żyjemy w tym kraju i nasz kraj, mój kraj jest dla mnie najważniejszy na świecie. Ja wiem, że można procentowo to obliczyć, że to jest tylko 25, około 25% całości ludzi, którzy mieszkają, bo mówimy też o tych, co chodzą na wybory, nie chodzą na wybory. Tak. Natomiast czy ktoś chodzi na wybory, czy nie, nie ucieknie od tego, że został zainfekowany. I teraz, ponieważ zostało wpuszczone dużo substancji trującej w organizm naszego narodu, no to teraz przed wyborami wpuszcza się też takie właśnie rzeczy przyjemne. Tak? Czyli takie antidotum, nie wiadomo, łudę, czyli właśnie te wagony pieniędzy, tej kiełbasy wyborczej, która nie pachnie zbyt ładnie. I teraz ludzie, którzy nie żyli nigdy w PRL-u, nie mają do tego żadnego odnośnika. Nie byli też uczeni, młodzież nie była uczona. Tak, to jest to, o czym my też rozmawialiśmy, nie wiem, czy pamiętasz, że ta edukacja tutaj się wyłania zza węgła jako główny grzech, taki główny grzech trzeciej RP. Tak. Że uznaliśmy, en bloc, powiedzmy, ci rządzący uznali, no nie, nie ty, nie ja, ale że skoro została przywrócona komuna, zostały przywrócone jakieś relacje międzyludzkie, Polacy zaczęli wyjeżdżać, widzieć, jak to wygląda w innych demokracjach, zaczęliśmy być doceniani, że nie wyrżnęliśmy się krwawo tutaj, w tej części Europy, co miało przecież miejsce w wielu krajach, że przypomnę Rumunię, mhm, to uwierzyliśmy w to, że być może już jest załatwione, że to jest dane raz na zawsze. I przestaliśmy patrzeć na te takie warstwy mimo wszystko niezadowolonych ludzi, ale nie szarych obywateli, jak to się mówi, tylko tych takich, którzy się nie załapali na pierwsze rozdanie, drugie i trzecie, nie z powodu tego, że byli jacyś głupsi czy mniej mądrzy, tylko tak się życie ułożyło, że trafili na troszeczkę może bardziej skuteczne jednostki, mądrzejsze tam na jakimś etapie. Chociaż to też jest kłamstwo, dlatego że jakby spojrzeć na Prawo i Sprawiedliwość, to Jarosław Kaczyński brał udział z bratem w zasadzie w każdym elemencie władzy po 89 roku. Od okrągłego stołu, który jest tak atakowany przez niego, bo tam Lech Kaczyński również przepijał z generałem Kiszczakiem. W związku z tym to wszystko jest wielkie kłamstwo. Natomiast to, że daliśmy sobie to ewidentnie narzucić, bo w tej chwili to już jest narzucone. Ja nie wiem, co by odpowiedziały dziewczyny dzisiaj po pół roku, pytanie, czy jest demokracja. Ja też się waham, żeby tak
powiedzieć, że nie ma, ale nie wiem, czy to nie jest bardziej moje życzeniowe myślenie, mhm. że nie chciałbym, żeby nie było, a tak jak powiedziałeś... Nie odpowiadajmy jeszcze może na to pytanie. Zaczekajmy na koniec audycji, dobrze. Może do czegoś dojdziemy. Wiesz. I to jest takie zdanie, że tam władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. No to mamy taki przykład. Natomiast w takiej relacji to są tak zwane zmiany, które powodują zmiany ustrojowe. Tak jak bardzo większość z nas chciała wejść do Unii i popiera Unię, bo to ze wszystkich badań wychodzi, że to my żyjemy w jakiejś schizofrenii albo w dysonansie poznawczym, bo większość Polaków we wszystkich możliwych badaniach, prawdziwych, nieprawdziwych, od prawa do lewa, mówi, że tak, Unia, super, 80% Polaków mówi, tak. A później okazuje, że w momencie, kiedy premier Szydło wyprowadza flagi unijne z swojego tam otoczenia i jesteśmy, to nikomu to nie przeszkadza. Tak? Tak. Unia, Bruksela traktowana jest jako druga Moskwa, w zasadzie no, oczywiście prowadzący, znaczy rządzący też prowadzą taką narrację, mnie najbardziej chyba ubodło, nie tam wyprowadzenie flagi, mówienie, że tam Unia to coś tam, tylko że wykształcony człowiek, prezes banku, wieloletni prezes banku komercyjnego, Mateusz Morawiecki, aktualny premier, powiedział, że to tyle, co na chodniki nam dali, no to tam w zasadzie... I to uważam za uwłaczanie ludzkiej inteligencji, dlatego że to, co powiedziałeś dzisiaj, że rządzący traktują ludzi, którym dają pieniądze, ich własne zresztą pieniądze, z ich własnych podatków, naszych własnych podatków jak motłoch, może brzmi mocno, ale jak może się czuć człowiek, który potrafi dodać 2 do 2 i wychodzi mu 4, a nie około 5 czy około 3 z takiego dodawania, że Unia to nam dała tylko na chodniki, a w zasadzie to możemy sami z tego VAT-u ściągać. I jesteśmy w fatalnym momencie, dlatego że momenty wyborów zawsze pobudzają tylko jedną rzecz, emocje. Zresztą PiS doskonale to rozumie. I ponieważ te wybory europejskie są no, tuż przed wyborami parlamentarnymi, które będą wyborami o śmierć i życie Prawa i Sprawiedliwości. O śmierć i życie polityczne, ale też oczywiście o gospodarcze, o jakieś takie państwowe i tak dalej. W związku z tym to już się rozpoczęło. Ta kampania nie dotyczy wyboru do Parlamentu Europejskiego, tylko dotyczy wyboru do Parlamentu Krajowego. No, chodzi o to, żeby być na wznoszącej, to jakiś jest tam element... Składowa, ale tylko jeden z elementów. Tak. To nie jest tak, że my teraz ustawiamy ekipę, bo chcemy w Europie fajnie zaistnieć. Nie. My chcemy pociągnąć listę, żeby ludzie poszli, żeby można pokazać było, że jednak mamy takie poparcie. Tak, tak. A być może w drugim kroku, jeżeli będziemy mieli dobre poparcie, to znaczy będziemy mieli dużo posłów w Europarlamencie, to sfederujemy się ze wszystkimi skrajnościami, które się tam pojawią, bo pewnie się mają szansę pojawić, typu Le Pen, czy włoscy nacjonaliści, czy faszyści. I wtedy będziemy tą Unię rozmontowywać. Natomiast ponieważ jest takie duże poparcie dla Unii w Polsce, to jeszcze trudno tak wprost powiedzieć, że my jednak ten polexit będziemy uprawiać, a wręcz panuje takie oburzenie urzędowe, że jak możecie tak mówić? No właśnie to jest to, że co innego się mówi, co innego się robi. A jest takie stare biblijne powiedzenie, po czynach ich poznacie. Stąd to twoje nagromadzenie tych faktów. Tutaj nie było nic, co było interpretacją. To są same fakty. Tak. Buduje taki obraz, że niestety jesteśmy w bardzo mocno już fazie zarażeni tą boreliozą. Tak, dużo wątków poruszyłeś. Przede wszystkim odnosząc się w ogóle do Jarosława Kaczyńskiego, to on jest przez wielu politologów określany jako szkodnik, że on rozmontowywał rządy AWS-u, tak? I, oczywiście, przecież to noc Olszewskiego, to też widzimy, że głosował. To jest to następne kłamstwo sprzedawane, że jego tam nie było. Tak, więc to jest człowiek, który żywi się taką nienawiścią i skłócaniem po prostu ludzi ze sobą. Ja jako psycholog mam wobec niego teorię, że nie jest zrównoważony, ale no, bez diagnozy może nie będziemy na razie o tym mówić. Ale znaczy, gdyby tak było, to zwróćmy uwagę na to, że to właśnie tego typu osobowości, takie no, borderline'owe, szaleńcy w potocznym znaczeniu, to takie osobowości ciągnęły narody na skraj szaleństwa. Właśnie tak było przecież z III Rzeszą i Hitlerem. Więc no dobra, ale ten wątek jakby możemy zostawić na kiedy indziej. Natomiast mnie martwi jedna bardzo ważna rzecz, to znaczy
To, co się w tej chwili poukładało w wyniku tego zarażania, tak jak mówisz, społeczeństwa, to jest, wydaje mi się, że to jest druga faza takiego właśnie wkładania ludziom do głowy, że teraz to my mamy prawo się nachapać. Pierwsze była pewnie jakieś pierwsze dwa lata rządów PiS, to był ten moment, kiedy ludzie taki pracy właśnie, którzy przez 8 lat rządów PO byli odrzucani, poniżani w takim sensie, że mówiono im, że skoro wam się nie udało, to znaczy, że jesteście nieudacznikami albo jesteście niepracowici. Czyli ta narracja neoliberalna, która tak naprawdę tym słabszym społecznie czy ekonomicznie wymawiała, że to jest wszystko ich wina. I oni się rzeczywiście na początku odegrali. Oni chcieli po prostu się nawet zemścić, prawda, ta nienawiść skierowana na Tuska, te wszystkie memy na Tuska, tak? To było ewidentne przekierowanie nienawiści. Ale to, co teraz mamy, to rozdawnictwo tych wszystkich plusów, to jest kontynuacja tej sytuacji. Znaczy, zamiast w jakiś sposób budować ekonomicznie wydolne państwo, w którym ci biedni, tak, teraz dostaną lepiej płatne prace, mniej umów zlecenie, więcej jakichś takich umów zabezpieczających ich finansowo, tak naprawdę są im oferowane pieniądze za darmo, za nic. Czyli mamy nie tylko kupowanie głosów wyborczych, ale jakby... Przychylność. Wydaje mi się, że im się po prostu robi wodę z mózgu, że to może tak działać w takim sensie. Czyli tak? Zrobiono, wiesz, tak? Ja myślę, że tutaj kłopotem nie jest to, że się pieniądze rozdaje, tylko że się utrwala pewien model. Tak, tak. Mhm. Tak? Z tej wędki, ryby i tak dalej. Zobacz, to nie jest tak, że to jest Polska jest jedynym takim krajem, bo tu przez chwilę zahaczyliśmy trochę o Jarosława Kaczyńskiego, który zarządza tak, a nie inaczej, to Donald Trump jest następnym takim przykładem, w którymś wywiadzie przecież się nie powstrzymał i to jeszcze tuż chyba przed byciem prezydentem, że najwięcej władzy daje w państwach, najwięcej władzy, tak, daje rządzenie przez strach. No tak. Wprawdzie się tam zarzekł, że boję się to powiedzieć, ale przez strach. No i jeżeli się nie my, właśnie Trzecia Rzesza, nie wiem, sowiecka Rosja, no to jest właśnie to. I my dochodzimy do takiej fazy, że ludzie zaczynają się bać. Nie wiem, czy to odczuwasz to, bo my się spotkaliśmy tu rok temu i ja tego nie czułem. A teraz zaczynam odczuwać wśród różnych znajomych, gremiów, coś takiego niewyczuwalnego. To znaczy, to nie jest coś, co ludzie werbalizują. Natomiast właśnie ten postęp, ty podałeś tam przykład, że przy wymianie sędziów Zbigniew Ziobro pokazał nam gest Kozakiewicza, ale tam było już wcześniej, że mianował swoją koleżankę prezesem sądu w Krakowie i powiedział, bo tak. Plus oczywiście takie wentyle bezpieczeństwa partii rządzącej, czyli posłanka Pawłowicz, czy poseł Tarczyński, którzy przecież też, to nie jest tak, że oni sobie to wymyślają. Oni to słyszą na zebraniach partyjnych, na spotkaniach, na przekazach dnia. To jest wszystko podskórne. I teraz sytuacja jest bardzo prosta. Aż się dziwię, że jest tak prosta, że Polacy w tym jakiejś tam grupie dali się kupić właśnie za te przysłowiowe pęto kiełbasy bez żadnej gwarancji, czy ona jest zjadliwa, czy nie jest zjadliwa, czy nie zaszkodzi, czy nie jest zatruta, czy nie jest spleśniała. No teraz władza osiągnęła stan arogancji jeszcze większy, co widać jest chyba, żebyśmy się do ostatniego przykładu, który podałeś, czyli bliźniacze wieże. Prokuratura w ogóle nie ma zamiaru przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego, który występuje tam w różnych konfiguracjach, nawet jeżeli jest pomawiany niesprawiedliwie, nieuczciwie i tak dalej, no to jeżeli sądownictwo, prokuratura, nie wiem, wojsko, policja w danym kraju boi się podejmować decyzję względem kogoś, kto formalnie nie sprawuje żadnej funkcji, a oficjalnie wiemy, że jest głową narodu, prawda, ojcem, zbawicielem i co on tam sobie wymyślił, to zaczynamy być w takim systemie jednak totalitarnym. To znaczy, tak. Możemy sobie podyskutować o różnych sprawach, ale sędziowie tracą teraz pracę przez dyscyplinarne różne wątki. Opozycja, która
Nigdy nie osiągnęła takiego stanu pod tytułem totalna opozycja, a rządzący chcieli to zbudować. W zasadzie pociesza się tym, że się tam trochę dogadali, jest jakaś koordynacja, koalicja do wyborów tych europejskich, ale to jest już pięć długości za późno. Znaczy, może nie jest za późno, ale pięć długości do tyłu. Tutaj partia rządząca jest już dawno z przodu, tym bardziej, że poza rozdawnictwem odbywa się jeszcze właśnie nacisk psychiczny, że jak oni przyjdą, to wam to zabiorą. Tak. Tak? Czyli jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy jest wyczuwalny strach i ta grupa, która nie chodziła do wyborów, ja to się obawiam, że w tych wyborach parlamentarnych też nie pójdą. Bo to jest dosyć wygodna sytuacja pod tytułem, ja tam nie wiem, proszę pana. Byli jedni, byli drudzy. Nieprawda. Sytuacja jest zupełnie inna. To nie są normalna partia polityczna, która wygrywa wybory, później oddaje wybory, tylko tutaj jest, to się kłania to takie socjalistyczno-bolszewickie, że władzę raz oddane, zdobyte nie oddamy, tak? Odrąbiemy rękę i tak dalej. Zadziwiająco dużo jest przekładek z PRL-u, z Gierka, z takich pierwszych lat PRL-u, kiedy nie matura, lecz chęć szczera. I żeby tego nie multiplikować, to ja myślę, że znalazłem odpowiedź na twoje pytanie jeszcze jedno. Dlaczego tak się dzieje, że poza tą zemstą taką, dorwaniem się do różnych rzeczy, do tych konfitur, żeby się najeść, dać swoim, tu minister Gliński jest świetnym przykładem, w ogóle się nie kryje z tym. Zresztą on chyba też się nie kryje, bo on już w pierwszym wywiadzie 3 lata temu powiedział, że chcemy zrobić rewolucję. On to powiedział, to jest dosłowny cytat. Chcemy zrobić rewolucję. Wygląda to, że sama satysfakcja z poniżenia przeciwnika jest ważniejsza niż sam fakt poniżenia. Tak? Tylko satysfakcja, że ja mogę publicznie powiedzieć ci nie, albo nie dam ci pieniędzy, albo ci zabiorę pieniądze. Tak? To jest Muzeum II Wojny Światowej, to jest festiwale różne, dotacje do teatrów. Coś, co uderza bezpośrednio w Warszawski Festiwal Filmowy nie dostał w tym tak zeszłym jest. Roku dotacji. Chyba ten Konradowski też i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest jedna smutna konstatacja, a mianowicie taka, wbrew pozorom PiS ma bardzo dużo kadry do takiej właśnie walki, wyrywania, nie wiem, rzucania kamieniami i tak dalej, a na ławce nie ma prawie nikogo, to mógłby to ogarnąć intelektualnie. Mhm. Ja bardzo przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony, ale myślę, że jakość taka właśnie intelektualna, która buduje zawsze tą bazę, jest ważna w każdym systemie. I najwięksi dyktatorzy na świecie zawsze mieli kogoś usłużnego, który potrafił składać te klocki. Nie wiem, zrobić budżet, tak? Przeprowadzić jakąś reformę, nawet pozorną, ale coś tam jeszcze. A przynajmniej do jakiegoś momentu tak się działo. Natomiast mnie się wydaje, że w szeregach PiS-u, mimo że przyjęto mnóstwo członków, się przyjmuje po 300 osób dziennie, słyszałem, się zapisują, to nie ma kogoś takiego, kto mógł wziąć na te barki czego domaga się Jarosław Kaczyński, czyli budowanie nowych elit. Czyli jakbyśmy przyjrzeli się takiemu momentowi historycznemu, ja nie jestem historykiem, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie, to są lata 50. ubiegłego stulecia, czyli po przetrzebionej wojną w Polsce pojawili się komuniści i było to hasło, które już dzisiaj mówiłem, że nie matura, lecz chęć szczera i budowano elity. To trochę trwa, ponieważ część oczywiście osób jest za tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Czasami wbrew chyba zdrowemu rozsądkowi, no ale powiedzmy, że to jest, każdy ma prawo kompromitować się na własny rachunek. Natomiast gdyby to tylko chodziło o kompromitację kogoś tam, nie wiem, stopnia naukowego, bo już widzimy, że profesor nic nie musi znaczyć, doktor czy doktor habilitowany. Natomiast tu chodzi o żywotne interesy narodu, przepraszam za górnosłowność, ale podam przykład. Nie ma żadnego państwa, poza Węgrami, chociaż ja bym to już zastanawiał się, w Europie i na świecie, które byłoby naszym takim totalnym przyjacielem bezinteresownym. Bo spaliliśmy już wszystkie mosty, gdzie się tylko dało, a przynajmniej na etapie takiej władzy, która w tej chwili jest.
i odbudowywanie różnych rzeczy, to są lata. To są, nie wiem, dziesiątki lat. No i można było zadać sobie pytanie, co się stało? To znaczy, obronność leży, polityka zagraniczna leży, co widać po przykładach, no bo jeżeli my będziemy wydawać pieniądze na broń, no to każdy nam sprzeda oczywiście, ale to są jakieś zależności feudalne, że my możemy wam ewentualnie dwie rakiety sprzedać bez przetargu i najlepiej trzy razy drożej niż coś tam jeszcze. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja ponieważ na co dzień zajmuję się wizerunkiem, to zaczynam wyrywać sobie włosy z głowy, ponieważ weszliśmy w taką fazę, gdzie ten nasz wizerunek jako kraju i fajnych ludzi, Polaków, zaczyna być niestrawny. To znaczy ludzie mówią, ale co wam się stało? Co się dzieje? Ja mam w kilku krajach znajomych, różnych rodziny mam we Francji i naprawdę nie potrafię im wytłumaczyć, bo to jest niewytłumaczalne. My sami tutaj szukamy jakiejś drogi, na przykład tutaj z tobą siedzimy i zastanawiamy się. Ty mówisz, sondaż. No to ja ci mówię, no to wygląda właśnie w ten sposób, że ta choroba już postąpiła tak daleko, że my przestajemy widzieć ostro, czyli zaatakowało też wzrok. Pytanie jest tylko takie, jak bardzo są zdeterminowani rządzący teraz, bo są, widać, że bardzo oczywiście, ale do czego mogą się posunąć, skoro, uwaga, zakupiono najnowszy zakup dla policji, armatki wodne. No powiem ci, że to wywołało u mnie nawet takie zdziwienie. Mówię, sprawdzę, bo fake news teraz króluje. Tak. Rzeczywiście zakupiono armatki wodne. Pytanie, po co? No tak, tak. Nie wiadomo właśnie, czy oni tam nie mają jakiejś dalekowzroczności w tych kwestiach. To dookoła czego się poruszamy, mam wrażenie, jednak jakoś w pewnym sensie zmierza do konkluzji, że z tą demokracją jest bardzo u nas w tej chwili źle. No to po pierwsze, to co wymieniłeś, czyli strach, ale strach organów takich wykonawczych i tej tak zwanej trzeciej władzy, czyli właśnie sądownictwa, strach również w resortach siłowych, w policji i tak dalej, czyli w tych miejscach, które nas, obywateli, w jakiś sposób mogłyby jeszcze chronić przed tą skorumpowaną władzą. Więc strach, który polega na tym, albo że się nie wychyla, albo że się udaje trochę niestety tak jak prezes Sądu Najwyższego, która wtedy, kiedy ją tak ten próbowano wyrzucić z tego stanowiska, zachował się moim zdaniem całkowicie biernie, nieodpowiedzialnie, jakby udając, że ona jakieś ma kruczki prawne, których ona nie rozumie i tutaj, prawda? Zamiast stać murem za jakimś wykładnią, która nas chroni jako społeczeństwo, prawda? Przed zakusami władzy. Więc za chwilę się okaże, że nie tylko prokuratura, ale również sądy nas nie chronią przed władzą, która jest niedemokratyczna. Mamy głębokość zniszczeń w strukturach pozaresortowych, tak? Czyli we wszystkich spółkach Skarbu Państwa, gdzie są obsadzone... wszystkie stanowiska. No tak, no jest już do takiego stopnia korupcja polityczna, jakiego nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić nawet za rządów PO. I ta korupcja połączona z bezczelnością, no bo to co robi prezes NBP-u, jakby domagając się braku publikacji. Tak, ja o tym mówię też właśnie, prawda? Że ta bezczelność przeszła już tak daleko, że ona stała arogancją. Dzisiaj minister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Brudziński, który się udaje na emigrację do Brukseli, na pytanie dziennikarza jednej ze stacji, dlaczego został zdymisjonowany generał SOP-u, powiedział, bo złożył dymisję. No to dziennikarz mówi, no dobrze, ale jaki jest powód złożenia dymisji? On mówi, no nie wiem, złożył dymisję, ja ją przyjąłem i to jest powód, dla którego został zdymisjonowany. No to rozumiem, że doszliśmy do etapu, mówiąc w wersji łagodnej, dziecięcej, bo tak, no. Ale można powiedzieć, że jeżeli mielibyśmy mówić o dorosłych, jeżeli mamy znać jak dorośli, no to ktoś mówi, odpiernicz się. Tak? Tak. Co cię to obchodzi?
bo jest jeszcze jeden psikus, który ta władza, którego ta władza się nie spodziewała. Tutaj dotknąłeś tego Radia Z i akcji sprzedaży. Natomiast psikusem jest to, że stację TVN przejął po prostu właściciel amerykański Discovery. No a tutaj już za bardzo fiknąć nie możemy jako kraj, no bo Donald Trump jest naszym przyjacielem, a niestety jego przyjaciele są również właścicielami Discovery. Zresztą Amerykanie dbają o swoje interesy, obojętnie czy są to demokraci czy republikanie. Natomiast to jest ta sól w oku. No plus jeszcze oczywiście media takie jak tutaj na przykład to Radio Nasze, które powiedzmy nie ma jeszcze na razie rażenia z zasięgu, ale nigdy nie wiadomo do jakich serc czy duszy trafi. I to widać, że to boli, że te wolne media gdzieś na jakichś jeszcze obrzeżach funkcjonują, plus parę portali internetowych czy stacji radiowych. Może ze dwie gazety, tak? Czy trzy. Natomiast to jest coś, co musimy mieć tego świadomość, że to jest proces kroczący. Żeby borelioza doszła do końca, potrzebuje jeszcze się rozwijać. Czyli jeżeli dostanie kolejny bodziec, kolejne jakby obszary ciała, gdzie będzie można tą truciznę wpuszczać, to ryzyko jest takie, że za 4 lata po prostu nasz organizm będzie już całkowicie chory i nie dający się w ogóle do jakiegokolwiek wyleczenia. No tak, bo media to jest, wolne media ewentualne, to jest ta czwarta noga, która jeszcze może ten stolik trzymać. A jak ja mówiłem i ty zacząłeś tutaj mówić właśnie o TVN-ie, to chciałem jeszcze powiedzieć o tym przekupstwie politycznym, właśnie pieniędzmi, które są właściwie nasze. Przekupuje się nas naszymi własnymi pieniędzmi, czyli to zidiowaczenie społeczeństwa, które masą ludzi zaczęło się wydawać, że im się należy za nic albo za to, że są tacy biedni. To premier da. To jest trzecia noga, która została podcięta moim zdaniem. No i zostają media. Ja mam przed sobą taki wycinek pasków z TVP i czasem warto sobie zebrać w całość, jak wyglądają te paski, bo one są bardzo charakterystyczne i przez chwilę chciałbym właśnie, żebyśmy porozmawiali o mediach, bo jeszcze mam nadzieję porozmawiamy trochę o opozycji, ale zostajmy na chwilę przy mediach. Paski z TVP. Kogo drażni polski patriotyzm? To jeden pasek. Kto chce w Polsce islamskich imigrantów? Kto chce zakłócić Marsz Niepodległości? Komu przeszkadza silna telewizja publiczna? Kto chce popsuć markę polskiej żywności? Kto cynicznie gra tragiczną śmiercią? Kto chciał zaszczuć Pawła Adamowicza? Kto chce utrudnić Polsce dostęp do Bałtyku? Komu przeszkadza siła polskiej waluty? Kto nie chce przekopu Mierzei Wiślanej? Kto chce skompromitować polskich patriotów? Komu przeszkadza duma z polskiej historii? No chyba nie trzeba tego za bardzo komentować, jak skonstruowane są te paski. To znaczy, one w ogóle nie zadają właściwych pytań. To jest jedno, tak? Na przykład o Mierzei Wiślaną, weźmy pierwsze z brzegu. Ale konstrukcja ich jest taka, że jesteśmy jakąś twierdzą oblężoną, że ciągle ktoś chce coś, tak? Zniszczyć, zaatakować, zepsuć. Wszystko jest w kanonie propagandy. To jest to, co mówiłeś, to jest czysty Goebbels, czyli sianie strachu. Absolutnie. To jest ta konstrukcja, to pisze jedna czy dwie osoby, jakby widać już, że się wyślizgały w jakimś, wiedzą czego oczekują od nich władcy, właściciele, którzy lekką ręką wydają 1,2 miliarda na dofinansowanie takiej instytucji, co też pokazuje, że przy zabraniu 7 miliardów na służbę zdrowia, a daniu 1,2 miliarda na telewizję publiczną, która no, że publiczna chyba, mówiąc jeszcze jak dom publiczny, to chyba o to by chodziło, bo myślę, że tu już nie ma co się zastanawiać i bawić w niuanse. Tak. Ja jestem przeciwnikiem mowy nienawiści jako takiej, natomiast przepraszam bardzo, ludzie pracujący w tej instytucji nie zasługują na żaden szacunek. A przynajmniej ci, którzy są decydentami w takim, ja rozumiem, że każdy ma swoją wyporność, natomiast nie każdy musi twarzą firmować coś, co tam się dzieje.
I to jest coś, co jest groźne, dlatego że żyjemy jednak cały czas, coraz bardziej w latach medialnych różnych. Na całe szczęście jest jeszcze internet, chociaż on jest opanowany też przez konkretnych troli. Tak. Tutaj a propos poprzedniej władzy, czyli Platforma kompletnie nie zrozumiała, o co chodzi z internetem i że młodzi ludzie się komunikują w ciągu 3 sekund jednym palcem. No i memy, które szczują ludzi na siebie albo na różne tematy. Oczywiście. Ja jestem na przykład świadkiem takiej powtarzalnej serii memów szczujących ludzi na przykład na feministki i na osoby LGBT. O tak, oczywiście. To są serie, co drugi dzień można bez zamkniętymi oczami otworzyć stronę z memami i trafić na... Wiesz, kosztuje jeden wpis, taki normalny wpis hejterski w internecie? Złoty 25. Aha. A coś, co zamoderujesz, czyli trochę więcej napiszesz tych wpisów, kosztuje 2,25. Aha. To tylko tyle kosztuje. No tak. To tylko tyle kosztuje. Mem może kosztować więcej, no bo może trzeba tam ściągnąć rysunek i jakiś pomysł musi się znaleźć. W związku z tym, no dzisiaj kandydat na posła, europosła Patryk Jaki powiedział, że on jedzie do Brukseli, jak się dostanie, walczyć ze środowiskiem LGBT. On to dzisiaj powiedział. To nie jest coś, co my sobie teraz wymyślamy, że coś się dzieje takiego, a nie dzieje. To jest w ogóle problem. I znowu wracamy do edukacji. Bo rozmawiamy wielowątkowo, ale ciężko jest nie rozmawiać wielowątkowo, ponieważ coś, czego też nie zrozumieli poprzednicy. Ja nie wiem, czy to zarzut, czy nie, no bo oczywiście to można się zastanawiać. Czasy się zmieniają. Ale jednak jakaś grupa w PiS-ie to zrozumiała, że na stole jest teraz tyle rzeczy, że w zasadzie, czego by się nie dotknąć, to pozostałe rzeczy teraz są na znaczenie. Taki szwedzki stół, tu jest to, tu jest tamto, tu jest siamto, tu jest owamto, tu jest srebrna, a tutaj zamykają tego, tu prezes Lotosu, tu wszystkie inne rzeczy. Czyli przeciętny człowiek głupieje. Tak, tak. Pierwszą reakcją... Chaos informacyjny. Jest wyłączenie wszystkiego i nie wydawanie się w to, o co chodzi. Pamiętajmy, że tu idzie walka nie o osoby, które są przekonane co do jednej czy do drugiej strony, bo one będą przekonane. Tu idzie walka o tych ludzi, którzy chodzą do wyborów, ale są takim wahadełkiem, tak? Mówią, no nie wiem, no tamci kradli i nam nic nie dawali. Ci kradną, ale nam dają. Tak. Taka jest, relatywizm jest taki. Tak. Teraz widać, jak bardzo szkodliwi są ludzie, którzy są nazywani symetrystami. Ja nie chcę ich oceniać, ponieważ mają do tego prawo, ale pokazuje to, jak jest to szkodliwe. Jest taka bardzo prosta teoria, że jeżeli na ulicy stanie chuligan z łańcuchem, kastetem i nożem, a naprzeciwko stanie niego mistrz świata w karate, ale będzie przestrzegał wszystkich reguł związanych z filozofią karate, to po prostu chuligan go zabije. I być może komuś się to nie podoba i estetyka jest tutaj ważna, jestem za. Natomiast czasy są takie, że jeżeli ktoś nie wymyśli czegoś, żeby stanąć do walki z władzą, która nie ma żadnych hamulców, jak widać, to jest też ciekawe, w przekupywaniu, w kłamaniu, w obrażaniu, w szczuciu na siebie, to znaczy, że przegra. Dlatego, że tutaj to nie jest normalna wymiana elit. Tak? To jest po prostu wymiana elit jeszcze ciągle bez wojska, czołgów. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Natomiast pytanie jest takie, czy jeżeli to się zacznie chwiać, czyli przestaną działać te wszystkie właśnie tak zwane chleb, czy te igrzyska przybiorą na intensywności? Ja się tego najbardziej boję. Tak, znaczy to w ogóle nie mamy do czynienia z polemiką między obecną władzą rządzącą, czyli PiS-em, a resztą... Kimkolwiek. Nie ma czegoś takiego, dlatego że ze strony PiS-u i elit rządzących mamy do czynienia z strategią taką, jaką stosowali Sowieci w latach 30. i którą też ja często cytuję, puszczając fragmenty z prozy Mackiewicza. Czyli mówienie, po prostu kłamanie wprost, bez żadnego ściemniania, zmrużania oczu. Nie mijajcie z prawdą. Nie, wprost, ten sufit jest czarny, a każdy, kto mówi, że jest biały, jest chamem i po prostu zdrajcą ojczyzny i koniec. I oni jadą dokładnie w ten sposób. No przecież to, co się dzieje w szczujni w telewizji publicznej, dokładnie tak wygląda. Tam nie ma półprawd, tam nie ma
jakiś taki właśnie tam, że kogoś coś tego nie puszczą, a tamtego puszczą bardziej. Tak? Jest po prostu bezczelne, jawne mówienie kłamstw. To samo mówią politycy. I teraz pytanie o media jest takie, czy inne media, tak zwane niezależne, wytrzymują tą walkę, bo moim zdaniem oni, tak samo jak PO nie odrobiło lekcji politycznej, tak samo media niezależne nie odrobiły lekcji medialnej. Bo to, co się dzieje w stacjach typu TOK FM czy TVN, jest nadal tym samym zachłannym rzucaniem się na informacje, które żrą, czyli jakby zachłystywaniem się cały czas oglądalnością i słuchalnością. Dla nich tak naprawdę nie ma do końca znaczenia, czy informacja jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Dla nich ma to, że pojawiają się jakieś takie odpryski, że może będziemy teraz zwracać uwagę na to, że ma informacja, że fake news, coś tam, tylko dlatego, że ludzie, że to jest news dla ludzi i że chcą o tym na chwilę usłyszeć, ale już zniknęło, już nie ma rozmowy o fake newsach. Tak? Więc cały czas te media nie odrobiły lekcji. Tutaj dotykasz dosyć drażliwej sprawy, bo ja też na tym się zastanawiam. No, tutaj odpadł ostatnio Polsat. Tak? Wiemy, dlaczego też odpadł Polsat. I to widać jest. To jest przykre. Bo to jest przykre, bo umiera medium, które miało jakieś zadatki na bardzo fajne medium, już dobrze oceniane przez Polaków. To też ciekawe, że te wydarzenia Polsatu miały chyba we wszystkich możliwych badaniach, że są najbardziej obiektywne ze wszystkich, które są. Natomiast zostaje na placu boju niewiele rzeczy, bo TVN24 jako stacja informacyjna, no to jest, no mamy ile? Mamy stacje no, liczące się, powiedzmy, to jest właśnie TVP Info i to jest ten target starszych ludzi, którzy oglądają telewizję tylko i wyłącznie. Tak. To jest Polsat News, jakoś tam z oglądalnością i TVN24, który ma pozostałe stacje typu Superstacja, bardzo fajnie sobie radząca i tam jakoś dochodząca, powiedzmy Republika po też drugiej stronie. To są stacje niszowe, tego nikt tego za bardzo nie ogląda. Jak wzrosła oglądalność tam o jakiś promil procenta, nie wiem dlaczego, to zlikwidowano serwis stacji Nowa TV. Mhm. Chyba za dużo było opozycjonistów, chociaż tego też nikt nie oglądał, bo to tylko było z transmisji w internecie. Mhm. Natomiast tutaj ja myślę, że głównie stacja telewizyjna typu TVN staje przed bardzo wielkim dylematem. A mianowicie, czy zostać uznaną, że to absolutnie są antypolacy, nie Polacy najlepiej, żeby byli. I ci dziennikarze zaczęli się autocenzurować. To zresztą widać jest. Ucieczka Bogdana Rymanowskiego, który się tam pewnie nie najlepiej czuł. I teraz nawet jak ktoś przychodzi do TVN-u, a widać, bo kiedyś to się obawiano, a teraz przychodzi polityk partii rządzącej i mówi, no i co? I znowu pani kłamie. I teraz dziennikarz stara się na antenie udowodnić, że nie kłamie. Tak. Czyli jest pułapka. I teraz jak to zrobić, żeby być obiektywnym, bo to jest pokusa, zresztą to dotknąłeś tutaj Pawła Adamowicza, to jest bulwersująca sytuacja. Tak. Że wszystkie media informowały o pewnych nieprawidłowościach, które się tam działy, bądź podejrzeniach. Ale tylko telewizja publiczna i wszystkie związane z nią dzienniki tam te pisane od razu wydawały wyrok. Mhm. Natomiast TVN, chyba wtedy jeszcze Polsat, mówiły, że taki fakt ma miejsce. Natomiast ponieważ żyjemy w czasach, kiedy nie ma faktów, tylko są interpretacje, no to widz nauczony przez właśnie media rządowe dostawał papkę, że to złodziej, oszust, nie liczy się z mieszkańcami Gdańska, a później załóżmy, że przełączał się na TVN24 czy Polsat i dostał informację, że nie wiadomo, czy pewne nieprawidłowości nie zaistniały. Mhm. I to nie równoważy. Tak. Czyli informacja w czystej postaci, która już chyba nie istnieje rzeczywiście, nie równoważy propagandy, która podaje na talerzu złodziej, dobry, zły. Tam, gdzie jest kłopot, bo oni też nie są w stanie tego zrobić tak, jak robił to na przykład Goebbels, to te informacje się pomija w ogóle. Mhm. Jak pojawił się pan Kujda, który był głównym jakimś tam przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego od wielu lat, ale okazało się, że jest współpracownikiem SB i to notowanym przez IPN, to ta informacja, sprawdzałem, nie pojawiła się w żadnym wydaniu TVP Info, wiadomości i tak dalej. Po prostu pominięto. Nie, że broniono go. Dopiero po jakimś czasie, kiedy on zrezygnował, to powiedziano, no proszę bardzo,
oczyścił się, czy coś tam jeszcze, co jest w ogóle nieprawdą. I to jest ciekawe, czy te stacje radiowe, telewizyjne, bo cały czas pomruki są, że coś trzeba zrobić z tymi mediami. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo to jest taka działka twoja dziennikarska, chociaż ty jesteś bardziej filozofem, moim zdaniem, niż dziennikarzem, że odbył się kongres chyba na temat wolności mediów. Zorganizowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, czyli Krzysztofa Skowrońskiego i przyjaciół. W panelu dyskusyjnym, jak się domyślasz, nie było ani jednego zdania przeciwnego, tylko byli wszyscy z jednej strony. Sponsorował to minister Gliński, który miał referat otwierający, co już jest kuriozum na wejściu, jeżeli chodzi o niezależność dziennikarstwa. I byli obecni przedstawiciele oczywiście Węgier, Czech, Słowacji, Litwy i Ukrainy. To pokazuje, gdzie są dziennikarze w ogóle. Znaczy jakaś część dziennikarska, gdzie jest. No i może się okazać, że jeżeli Amerykanie skuszą się na dobrą cenę, bo to chyba tylko o to wychodziło, i sprzedadzą stację TVN24, to wtedy prawdopodobnie będzie kres mediów taki, jak je znamy, i będzie totalna urbanizacja, ponieważ Orban osiągnął to, co chciał, czyli wykupił, przekupił, rozkupił, rozluźnił. Tak. I tak dalej. Więc media i opozycja są naszą ostatnią ostoją i tak jak sobie rozmawiamy o mediach, to po pierwsze są słabe ze względu na ich założenia, po drugie ze względu na autocenzurowanie się i taką słabość po prostu. Political correctness. Political correctness nadmierne, a po trzecie na to, że grozi nam rzeczywiście, że na przykład zostaną sprzedane. Więc tu jest rzeczywiście nie... Jeszcze jakby trzymamy się jedną ręką parapetu, tak bym powiedział. Ale co z opozycją? Bo to jest też dla mnie bardzo niepokojące, tak bym powiedział. No bo kto ma nas uratować? Uratować nas mają te elity, które nas właściwie do tej sytuacji doprowadziły przez 8 rządów, które były rządami ciepłej wody w kranie, ale tak naprawdę oni też nachapywali się, byli bezczelni, byli pełni buty. Różnica jest tylko skali. Różnica jest tylko skali, ale to oni są naszymi, teraz są naszymi zbawcami, tak? Z jednej strony pytanie w związku z tym jest takie, ile osób tak myśli, że to ja nie chcę takich zbawców i to nas po prostu zagoni w ręce PiS-u. Albo pomyśli, że mam już serdecznie dosyć po raz kolejny tego zakładu, szantażu, tak? Czy PiS, czy PO. Więc to nas też zagoni w kierunku... No masz Biedronia jeszcze. Biedroń nie jest w stanie osiągnąć takiego wyniku, chociaż ja go bardzo kocham jako człowieka, który dużo dobrego zrobił. Zaczyna to no też. Tak, no zobaczymy. Tak. Platforma okay. Też miała taki moment. Dobrze, mamy Biedronia, okej. Okay. Oby mu się powiodło bardziej niż razem. I z jednej strony te wybory podczas wyborów parlamentarnych, wybory ludzkie mogą się na tym opierać, a po drugie, jeśli nawet się nie będą na tym opierały i PO osiągnie, czy PO jako Zjednoczona Prawica, tak, osiągnie ten wynik, który tam o promile przekroczy wynik PiS-u, czy oni będą mieli tyle odwagi i chęci w ogóle, żeby pewne zmiany odwracać? Bo ja nie jestem do końca pewien, czy oni wezmą dużą miotłę i wyczyszczą. Znaczy ja ci mogę teraz powiedzieć, jak będzie, chociaż tak. To jest oczywiście tylko antycypacja. Znaczy nie wiem, kto wygra, kto przegra i w jakiej proporcji, żeby było jasne, to jest spekulacja i tego nikt nie wie, bo Polacy się nauczyli kłamać w sondażach i sondażownie też przygotowują sondaże pod pewnym kierunkiem i tutaj niech się nie gniewają, że tak mówię, ale wiadomo, jak można postawić pytanie. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która miesza nam wszystkich w głowach, że jednego tygodnia pojawiają się sondaże, które dotyczą trzech różnych spraw. Czyli nie wiem, poparcia dla partii politycznych, na kogo będziesz głosował w wyborach parlamentarnych i na kogo będziesz głosował w wyborach europejskich. To są trzy kompletnie różne ze sobą niepowiązane bardzo mocno pytania. Natomiast będzie to tak, jeżeli opozycja, ta, która się zjednoczyła, nie wiem, zjednoczy się na wybory parlamentarne i załóżmy, że będzie 3% więcej niż Zjednoczona Prawica, to nie jest powiedziane, że prezydent Duda da
utworzyć rząd opozycji. To już w Polsce było grane i może być zagrane. No bo jeżeli wystarczy wyjąć jeszcze tam kogoś, może, nie wiem, przekupić. Takie rzeczy już mieliśmy do czynienia w poprzednich wyborach. Świetnie pokazuje to Paweł Kukiz. Samorządowy. Tak, który ja uważam, że nadal nie wie, po co jest w polityce, no ale niech już mu będzie. Mhm. Natomiast jeżeli mielibyśmy mówić o czymś, co mówisz, miotła, tam coś jeszcze, żeby uzdrowić nasz kraj, nasze stosunki społeczne, potrzeba jest, i teraz uwaga, nie chcę przesadzać, bo dużo ludzi przesadza, ale myślę, że niestety muszę to zrobić, potrzebna jest coś w rodzaju Nurembergi. Mhm. Czyli nie karanie, w ogóle karanie, ale karanie jednak tych, którzy byli sprawcami różnych rzeczy. Bezdyskusyjnie są osoby w naszym kraju, które złamały konstytucję. Mało tego, łamią ją dalej, mianując na przykład sędziów, nie szanując prawa i tak dalej. Są osoby, które wydają wyroki, wiedząc, że to nie jest, że nie są umocowane prawnie. Tego typu, to musi być najwyższy, rewolucja francuska była prostsza, bo stała gilotyna, Robespierre gilotynował, co popadło, a później jego zgilotynowali w tym samym miejscu. Natomiast tu jesteśmy w innym miejscu. Nie będzie takiego zwycięstwa opozycji, które by pozwalało na to, że będą to czyścić w drugą stronę, powiedzmy umownie. A z powodu takiego, że Jarosław Kaczyński, który też jest w koalicji, bo to wszyscy zapominają, że to są trzy ugrupowania, bo jest Zbigniew Ziobro ze swoim tam ugrupowaniem, nie pamiętam jak się nazywa, i Jarosław Gowin też ma jakieś swoje ugrupowanie, które tam jakoś się nazywa. Ale oni są w takiej mniejszości, że będą podlegali bezpośrednio, cały czas nacisku podlegają Jarosława Kaczyńskiego, że jak nie, to wezmę Kukiza. Natomiast tutaj Platforma nie ma takiego impaktu. Z Grzegorzem Schetyną, oczywiście oni się teraz posunęli, no bo już też nie mieli za bardzo wyjścia. Jestem zdziwiony, powiem szczerze. Dlatego nie podejrzewałem Grzegorza Schetynę, żeby był tak elastyczny, ale widocznie poczuł już na gardle ten nóż polityczny, że jak tego nie zrobi, to kompletnie z tego nie wyjdzie. Przynajmniej przy tych europejskich, tak? Bo to jest troszeczkę coś innego. Tak. Natomiast pozostali pójdą w swoją stronę. I tak jak PSL, który może być w różnej sytuacji, SLD, które bez koalicji widać nie wchodzi w ogóle do niczego. Stąd pojawienie się ludzi z przedziwnych rejonów świata, typu Leszek Miller wraca na listy wyborcze, czy Włodzimierz Cimoszewicz, tak, czy ktoś tam jeszcze. Dobrze, można powiedzieć tak, pospolite ruszenie jest w polskich genach. My to potrafimy robić. Natomiast obawiam się, że nikt nie będzie miał tyle siły i odwagi, żeby to przemielić. Natomiast jeżeli wygra 2%, punktami procentowymi Prawo i Sprawiedliwość, no to będzie to, o czym mówiliśmy od początku. No tak. I to się pogłębi. Znaczy wtedy przez najbliższe 10 lat nie widzę takiej siły, która mogłaby pokonać partię rządzącą z jednego powodu. Nie będzie już do rozdawania nic. Ponieważ zostało wszystko rozdane, co też jest charakterystyczne, że rozdaje się, póki się ma, no to jest oczywiste, a dwa, rozdaje się tym grupom, które na pewno nam nie zaszkodzą, to znaczy nie wyjdą z kilofami, z oponami, gdzieś tam jeszcze. I coś, co nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale zaczyna być dziwnie, a mianowicie znowu są posponowani tak zwani inteligenci, czyli to, co proponuje Gowin szkolnictwu wyższemu zakrawa na kpinę. I dzisiaj się dowiedziałem akurat, że są tak zwane podwyżki również przewidziane dla szkolnictwa wyższego, które w zasadzie są obelgą rzuconą w twarz. A to powiedz coś więcej. No to jest taki news, słyszałem właśnie wychodząc z domu, że gdzieś tam się pojawiła właśnie taka sytuacja, że tu też będą podwyżki, ale no powiedzmy rzędu 40 zł, 70 zł i tak dalej, i tak dalej. No i nauczyciele oczywiście, którzy się teraz tam zbuntowali, bo mają tam większy kłopot, ponieważ będzie podwójna liczba licealistów, maturzystów, tak? Czy tam tych, co przychodzą do liceum. I to pokazuje, że skoro się rozpatruje to, co mówiliśmy jakiś czas temu, że kadry są ważne, skoro minister Zieliński, czyli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest rozpatrywany teraz na kandydata na ministra szkolnictwa, no to tylko można załamać ręce. Ale ponieważ rozpocząłeś od
wyliczanki faktów, które nam załamały nie tylko ręce, ale i głowy. W związku z tym w zasadzie mogę powiedzieć tak, już mnie nic nie zdziwi. Już mnie nic nie zdziwi. Ponieważ można się spodziewać wszystkiego najgorszego i to jakby nie powinno być jakimś zdziwieniem, że coś takiego można zrobić. Mhm. Dotykamy takiego elementu, który znamy tylko, ja znam tylko z książek, bo też nie będę udawał opozycjonisty w PRL-u, byłem trochę za młody, żeby dotknąć tego w taki sposób jakiś namacalny. Nie nosiłem ulotek, nie pisałem na murach. Natomiast w tej chwili mam spokój, bo nie muszę mówić, że walczyłem z komuną, prawda, czy coś takiego. Pojawiło się dużo odważnych ludzi, którzy nigdy w życiu mi nic nie walczyli, bo spali do południa pod pierzyną, a walczyli. I teraz dochodzimy do takiego punktu, który można powiedzieć tak. Skoro można nie wszcząć śledztwa, kiedy są jakieś dowody i przekazy, skoro obecna władza reaguje tylko i wyłącznie na nacisk zewnętrzny, poza czarnym protestem, zgoda, poza czarnym protestem, i to wtedy było cofnięcie się, kobiety dały radę. I kiedy się oskarża kogoś pobitego przez NR-owców, że sam pobił ich, czy tam próbował ich pobić, to zaczynamy żyć w roku 1984 George'a Orwella, który w pewnym memie został ujęty pod tytułem to napisałem o to jako przestroga, a nie jako instrukcja. Tak. No tak, i to jest właśnie dokładnie to, na czym chyba te nasze rozmowy się zatrzymują, to znaczy co dalej. Ja mam takie czarne myśli niestety, że jeżeli jeszcze w jakiś sposób można liczyć na to, że następne, te najbliższe wybory parlamentarne będą wolne, może, być może. Mówisz o tych teraz na jesieni, tak? Na jesieni. Mhm. Ale jeśli PiS je wygra, to ja jestem w stanie się założyć o 10 skrzynek dobrej whisky, że następne wybory parlamentarne nie będą już wolne. Że będą to wybory typu Władimir Putin i Dmitry Medvedev. Do tego się nie zakładam z tobą niestety, tak. Bo popłynąłbym na te 10 skrzynek dobrej whisky. Bo no. Ciężko z tym polemizować. Nie wiem, czy słuchacze nie mają w tej chwili jakiegoś doła związanego z tym, natomiast rozumiem, że też rozumieją nas, że staramy się to zrobić no w miarę, nie wiem, na zimno to pewnie nie, ale zobiektywizować to w taki sposób. Taką intelektualną uczciwością bym powiedział, tak, prawda? Żeby być uczciwym w stosunku do tego, co się dzieje, mając świadomość tego, że no nie wiem, no ja chodzę w wybory i mam pełną świadomość tego, że no to są moje wybory oczywiście. Natomiast gdzieś zastanawiam się, ponieważ prowadzę zajęcia w Szkole Głównej Handlowej, na przykład na PR-ze podyplomowym, na coachingu podyplomowym, na menedżerach kultury. I staram się nie uprawiać polityki jako takiej, ale generalnie wychowuję jakichś ludzi, którzy są po czymś już oczywiście, są podyplomowe studia. I zastanawiam się, czy gdzieś nie mam, że nie ma mojej winy też w tym, że ta poprawność polityczna, mówiąc, że nie, to wszystko jest normalne. Nie, to nie jest normalne. To nie jest normalne, że minister obrony narodowej rozkłada armię. To nie jest normalne, że ma jakieś zarzuty, gdzieś tam coś, nie wiadomo, niesprawdzone. To nie jest normalne, że oskarża się w kraju... No, kontakty ze szpiegami, przepraszam bardzo. No, ale że oskarża się kogoś, że był w PZPR-ze, kiedy najbliższe otoczenie partii rządzącej są sami ludzie z PZPR-u. Tak. Kiedy komuś się wypomina, że się złamał w śledztwie, chociaż z materiału wynika, że nic nikomu nie powiedział, a najbliższym współpracownikiem jest wieloletni agent SB, który pisał raporty własną ręką. To nie jest w porządku. No więc tak, na koniec naszej audycji podsumowując, mamy tak, strach, głębokość zniszczeń, przekupstwo polityczne, słabe media, niepewną i słabą opozycję. Ja bym powiedział, że jeżeli ja miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy mamy jeszcze w Polsce demokrację, to powiedziałbym, że wisimy
z jedną ręką trzymającą parapetu na 11 piętrze wieżowca. A z drugiej strony partia rządząca tak, dłutkiem ten parapet odbija, tak? Tak? Więc nie wiem, jak ty byś odpowiedział, więc sobie nie chcę ci sugerować. Wiesz co, ja się cały czas waham, dlatego że jeżeli byśmy sprawdzili te wszystkie predyktory, które mówią, co jest demokracją, co nie jest demokracją, to jesteśmy już trochę poza demokracją, a przynajmniej weszliśmy może inaczej, weszliśmy w taką fazę, że znowu szukamy przymiotnika do demokracji. Mhm. Jak była demokracja socjalistyczna, a nie demokracja, no to tak. Teraz jest demokracja i tu otwieramy nawias, że już nie można powiedzieć, że jest czysta demokracja, że jednak jest demokracja jakaś tam, tak? I to zaczyna być niedobrze. Także nie dajcie się Państwo przykupić, to jest najważniejsze w tej chwili. Powiedzmy sobie szczerze, żadna z tych ofert nie potrwa dłużej niż kilka lat, to będzie jak Zagierka, nawet jeżeli zostaną zrealizowane, to po prostu kraj utonie w długach. Na same 500+, na drugie i kolejne dziecko wydajemy 60 miliardów rocznie, to można wybudować kilka elektrowni jądrowych za te pieniądze, albo jeszcze inne rzeczy, są takie wyliczenia, możecie Państwo znaleźć w internecie. To są ogromne pieniądze, a tymczasem oferowane są kolejne przekupstwa. Można to zrobić chyba inaczej. Liczę jeszcze na taki centrolewicowy ruch jak Robert Biedroń. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj już kończymy. Moim gościem i Państwa był Mirosław Oczkoś, doktor specjalista od wizerunku i marketingu politycznego. Dziękuję Ci, Mirku. Dziękuję bardzo. Nie dajmy się przekupić za nasze własne pieniądze. Tak to jest podstawowa sprawa. Ja już się z Państwem żegnam. Marcin Małecki. Do usłyszenia.